początku chciałem Państwu zaprezentować, mimo że może widać program dzisiejszego, porządek obrad, to jednak pozwolę sobie przeczytać, abyście Państwo byli dobrze zorientowani, nawet ci, którzy może nie dość dokładnie widzą. A więc po otwarciu będzie powołanie Komisji Uchwał i Wniosków i sekretarza zebrania. W trzecim punkcie wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom towarzystwa. W czwartym sprawozdanie zarządu towarzystwa z działalności w okresie między ostatnim walnym zgromadzeniem a dzisiejszym zebraniem. W piątym sprawozdanie przewodniczącego komisji rewizyjnej. W szóstym sprawozdanie przewodniczącego sądu koleżeńskiego zarządu towarzystwa. W dziewiątym wręczenie pisemnych podziękowań dla najbardziej zaangażowanych działaczy towarzystwa w ramach organizacyjno-kadrowych strukturach organizacyjnych towarzystwa. 12. Informacja zarządu towarzystwa na temat zaawansowania prac nad nowym statutem towarzystwa. 13. Informacja zarządu towarzystwa o zmianach w składzie zarządu. 14. Głosowanie nad budżetem towarzystwa na rok 2016. 15. Przyjęcie przez walne zgromadzenie propozycji wniosków i uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 16. Wystąpienia zaproszonych gości. 17. Apel Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej do Mielczan. I 18. Zamknięcie walnego zebrania. Czy ktoś z Państwa do zaproponowanego porządku ma jakieś uwagi? Nie widzę uwag, w związku z tym proszę o przegłosowanie przez podniesienie ręki. Głosowania dzisiejsze wszystkie są zwykłą większością głosów. Bardzo proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Głosują członkowie, oczywiście tak. Tak. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednomyślnie, jednogłośnie Państwo zaakceptowaliście dzisiejszy program. Przystępujemy do drugiego punktu, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz sekretarza zebrania. Najpierw Komisja Uchwał i Wniosków. Proszę o podanie kandydatur do komisji. Proszę Pana Prezesa. Panie Przewodniczący, moja propozycja, nie wiem, czy ja mogę zgłosić tylko jedną kandydaturę, czy kilka do Komisji Uchwał i Wniosków. Nie ma przeciwwskazań w statucie, żeby nie podać całego składu. Moja propozycja byłaby następująca. Janusz Wyzina, Zbigniew Wicherski i Andrzej Kobylarz. Członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Dziękuję. Czy są z sali jakieś inne propozycje? Nie ma takich propozycji, w związku z tym proponuję przegłosować. Kto jest za przyjęciem składu? Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Przy trzech wstrzymujących się pozostali za. W związku z tym bardzo proszę komisję do rozpoczęcia prac. Proszę teraz o zgłoszenie kandydatur na sekretarza zebrania. Jolanta Strycharz. Jolanta Strycharz. Czy Jolanta Strycharz wyraża zgodę? Tak. Tak. W związku z tym pierwsza kandydatura jest. Kto jeszcze z Państwa zgłasza? Nie widzę. W związku z tym pytam, kto jest za kandydaturą Pani Jolanty Strycharz na sekretarza? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym się Pani Jolanta Strycharz otrzymała nominację na sekretarza zebrania. Dziękujemy bardzo i Pani Jolu gdzieś tam właśnie w tym zacnym towarzystwie. Będzie się Pani dobrze trzymać, tak? Może. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Zaszczycony. Proszę Państwa, rozumiem, że Komisja Uchwał i Wniosków jeszcze nam stwierdzi, czy możemy to zebranie odbywać, bo tak,
bo aby miał moc to zebranie, to jeszcze potwierdźcie panowie, siedzą akurat panowie, którzy mają możliwość wypowiedzenia. Potwierdzamy. Tak. Przypominam, że ma być 50% na sali obecnych członków. Wtedy jest prawomocne. W związku z tym zebranie nasze jest prawomocne i przystępujemy do dalszego porządku. Teraz będziemy mieć miłą uroczystość wręczenia legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Bardzo proszę o wyczytanie tych osób, a pana prezesa Chojeckiego i pana sekretarza zarządu Janusza Gdenia o wręczenie legitymacji. Proszę bardzo. Pani Elżbieta Błasiak. Także oznaki dwie dla ciebie i dla małżonki, która za szybko odeszła. Pani Monika Cichon. Pani Irena Forna. Pan Ryszard Gawryś. Nie ma go chyba. Nie ma. Pani Monika Hedda. Jest. Pani Magdalena Krieger. Nie ma. Pan Roman Kucharski. Nie ma. Pani Krystyna Maria Łysoń. Katarzyna, przepraszam. Maria Łysoń. Pan Mirosław Mikołajczyk. Szczególną satysfakcją witam w gronie członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej znakomitego pracownika wytwórni sprzętu komunikacyjnego, z którym ja też także osobiście miałem przyjemność pracować w kraju i za granicą, zwłaszcza za granicą. Proszę bardzo. Panie Mirosławie, pan Rafał Misio. Pani Beata Agnieszka Pleba. Jest. Pan Andrzej Ryba. Pani Maria Swół. Pan Józef Twardowski. Pani Barbara Wojciechowska.
serdecznie bronię. I pan Mariusz Wojciechowski. Witam serdecznie, panie przewodniczący. Bardzo miło, panie przewodniczący. Pan Marian Gronek. Czy pan Franciszek Kaszuba? Proszę wpisać. Proszę. Bardzo proszę, proszę oznaczyć, że pan pan Roman Lechociński. Witam panie Romanie. Chcę państwu powiedzieć, że to jest senior, senior, jeśli chodzi o grupę historyczną zrzeszoną w Euroklubie Mieleckim. Z całą satysfakcją witam panie Franciszku, to też historia i legenda Mielca. Najstarszy, żyjący mechanik latający WSK PZM Mielec. Pan Mariusz Mazur. Panie Mariuszu, z satysfakcją wręczał panu naszą legitymację. Mam nadzieję, że w tym roku zaskoczy pan nas na 6. spotkaniu lotniczym pokoleń. A czym to nie będę mówił, niech to będzie niespodzianka. Bardzo proszę. Proszę tu do nas. Pan Marcin Miela. Nie ma, jego nie ma. Pan Misiek Jan. Pan Tadeusz Pakułasz. Nie ma. Pani Helena Płeszka. Pani Lidia Rybak, pan Dawid Daniel Grzeszutek, Marzena Sasor, pan Tadeusz Śledziona, pan Józef Ciężadło, pan Franciszek Drozdowski, pan Tadeusz Adam Franaszczuk, Grzegorz Goryczka, to tyle, resztę nie ma. To wszystko, co było, nie ma tych osób. Jak państwo widzicie, sporo jest nowych członków, zresztą o tym powiem w swoim wystąpieniu za chwilę. Dziękuję bardzo panie przewodniczący za ten pomysł. Element życia społeczno-kulturalnego Mielca i każdy wysiłek indywidualny i zbiorowy liczy się w tym mieście. Liczy się w sposób istotny. Miłośnictwo regionu jest piękną sprawą i każdy z tych nowych członków powinien na miarę swoich możliwości deklarować i wykonywać jakieś istotne czynności czy istotne zadania dla towarzystwa i dla naszego środowiska. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to sprawozdanie zarządu towarzystwa z działalności między ostatnim walnym zgromadzeniem, które przypomnę było 31 stycznia 2015 roku, a spotkaniem naszym dzisiejszym. No i to sprawozdanie w imieniu towarzystwa złoży prezes pan Janusz Chojecki, proszę. 1 stycznia w roku 2015 pracował początkowo w 17-osobowym składzie, a więc takim, jaki został wybrany. Natomiast po pewnym czasie z funkcji zarządu zrezygnował nas szanowny przewodniczący tego zebrania, pan Józef Witek, który uzasadnił swoją rezygnację nadmiarem obowiązków
Jakich, to nie muszę Państwu mówić, bo wszyscy wiedzą, jakie te obowiązki są. Także można powiedzieć, że przez 11 miesięcy, bo tyle właściwie wynosiła, tyle pracowaliśmy w roku ubiegłym, zarząd pracował w 16-osobowym składzie. Przypomnę tylko, kto wszedł do zarządu. Oprócz mnie, który właściwie ja zostałem wybrany dzięki kolegom, którzy zostali wybrani do zarządu. Do zarządu weszli Andrzej Talarek jako pierwszy wiceprezes, Zbigniew Wicherski jako drugi wiceprezes. Sekretarzem zarządu było kilka zmian w trakcie tego roku, dlatego że pierwotnie z funkcji tej zrezygnował kolega Zbigniew Michalski, uzasadniając to poświęceniem się i zaangażowaniem w prezesowanie Grupy Literackiej Słowo. Później przez parę miesięcy była pani Agnieszka Małek, która też zrezygnowała, uzasadniając to poświęceniem się i wzmocnieniem i wsparciem Grupy Środowisk Twórczych. No i mamy obecnie trzeciego i miejmy nadzieję ostatniego sekretarza w przeciągu ostatniego roku, kolega Janusza Gdenia, który jest sekretarzem od niedawno, bo od paru tygodni. Skarbnikiem został Andrzej Kobylarz, siedzący tutaj w Komisji Uchwał i Wniosków, a członkami zarządu byli ponadto Krzysztof Babiarz, Jadwiga Klaus, Pyzik Teresa, Ewa Salamaga, Roman Trojnacki, Janusz Wyzina, Marek Zalotyński, Józef Zaskalski, Stefan Żalek. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, o którym wspomniałem przed chwilą, zarząd podzielił się obowiązkami i odpowiedzialnością za swoją pracę. Nie będę tu Państwu wymieniał, jakie to były obowiązki i kogo, bo by to zajęło zbyt dużo czasu. Natomiast chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz, jak pracował zarząd, bo wcześniej wyłonione zostało prezydium zarządu na mój wniosek i zarząd tą propozycję przyjął, jako że jest to taki, no można powiedzieć, organ wykonawczy zarządu, który pracuje non-stop, na bieżąco. Podczas gdy sam zarząd jako taki w gronie 17, a później 16-osobowym zbierał się 5 razy w ciągu niespełna 11 miesięcy, a więc średnio co 2 miesiące, w celu wysłuchań sprawozdań prezydium zarządu pomiędzy posiedzeniami zarządu oraz podjęcia stosownych uchwał leżących w statutowych kompetencjach zarządu. W skład prezydium aktualnie wchodzą ja jako prezes, Andrzej Talarek jako pierwszy wiceprezes, Zbigniew Wicherski jako drugi wiceprezes, skarbnik Andrzej Kobylarz, sekretarz Janusz Grdej, członek zarządu, prezes Klubu Środowisk Twórczych Jadwiga Klaus, członek zarządu, prezes Grupy Literackie Słowo Zbigniew Michalski oraz członek zarządu, prezes sekcji turystycznej Janusz Wyzina. Razem jest to 8 osób, a więc to można powiedzieć jakby taki super wykonawczy organ, właściwie stanowił czoło działalności zarządu, a zarząd, tak jak wspomniałem, zbierał się tylko 5 razy w ciągu niespełna 11 miesięcy i wysłuchiwał to, co mieliśmy do powiedzenia jako prezydium i uchwalał to, co prezydium przyjmowało wcześniej i przedkładało pełnemu zarządowi do uchwalenia. Średnia frekwencja na posiedzeniach zarządu wynosiła około 70%, a na posiedzeniach prezydium zarządu 80%. Wszystkie posiedzenia poprzedzane były agendami przygotowanymi głównie przeze mnie jako prezesa. Były one wszystkie protokołowane, czyli mówię o posiedzeniach i prezydium zarządu, i zarządu. Wszystkie te posiedzenia były protokołowane, a protokoły rozsyłane wszystkim członkom zarządu i odczytywane na kolejnych posiedzeniach zarządu. Odczytywane i przyjmowane. Na posiedzenia zarządu zapraszani byli członkowie pozostałych organów statutowych wybranych rok temu. Mam tu na myśli Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Przypomnę tylko,
że w skład komisji rewizyjnej wchodzą Jan Madę jako jej przewodniczący, Halina Bednarz członek i Stanisław Czarnecki członek. Natomiast sąd koleżeński wybrany rok temu składał się z przewodniczącego Zygmunta Osaka i jako członkowie Aleksandra Piguła oraz Hubert Pomiankiewicz. Chcę Państwu powiedzieć, że członkowie prezydium zarządu i zarządu mają pomiędzy sobą bieżący kontakt operacyjny w oparciu o wprowadzone relatywnie szybko i bez większych nakładów inwestycyjnych w biurze towarzystwa system informatyczno-elektroniczny ułatwiający w znakomity sposób bieżącą realizację i koordynację działań pomiędzy posiedzeniami i prezydium zarządu i zarządu, a ponadto obsługujący pełną księgowość i finanse towarzystwa. Zarząd zatrudnił panią Karolinę Gruszecką w charakterze głównej księgowej towarzystwa. Ma ona pełne uprawnienia księgowo-rachunkowe. Zatrudnienie nastąpiło w oparciu o umowę zlecenia. Nie ma więc żadnych kłopotów z obsługą rachunkowo-bankowo-księgową towarzystwa, gdyż współpraca pomiędzy skarbnikiem, który odpowiada za całość finansów towarzystwa, a główną księgową, a także pomiędzy pionem finansowym zarządu i pozostałymi członkami prezydium zarządu i zarządu oraz pozostałymi strukturami towarzystwa układa się bardzo dobrze. Zarząd pracował zgodnie w oparciu o plany i projekty, które znalazły się w prowizorium budżetowym uchwalonym przez zarząd w marcu tego roku. Było to dokładnie w dniu 12 marca. A te plany oparte były na statucie oraz na uchwale Komisji Uchwał i Wniosków z dnia 31 stycznia tego roku, czyli na ostatnim walnym zebraniu. Chcę teraz Państwu powiedzieć o ważniejszych programach i projektach, jakie realizował zarząd przez niespełna 11 miesięcy. A więc, jak już wcześniej wspomniałem, biuro towarzystwa zostało wyposażone we wszystko, co powinno mieć aktualnie dobrze zorganizowane biuro towarzystwa. A więc zarówno laptopy, prawda, stacje dokujące wraz z monitorem. Tutaj wielkie podziękowania pod adresem Polskich Zakładów Lotniczych, bo to dzięki nim pozyskaliśmy ten sprzęt. Oczywiście same programy jako takie niezbędne do prowadzenia biura zostały przez nas zakupione ze środków własnych. Mamy drukarkę, kupiliśmy trochę nowoczesnego sprzętu, a także opracowaliśmy w własnym zakresie roll-upy towarzystwa, niektóre z nich są tutaj widoczne. Opracowaliśmy nowe legitymacje, które wręczyliśmy nowym członkom przed chwilą. Opracowaliśmy odznakę, którą też wręczaliśmy dzisiaj, prawda, tym wszystkim członkom, którzy są obecni na dzisiejszym zebraniu. I także bardzo aktywnie, nie tylko jako członkowie zarządu czy jego prezydium, ale także większość członków zarządu bardzo aktywnie uczestniczyła we wszystkich uroczystościach o charakterze patriotyczno-państwowo-religijnym. Powiedzieć bardzo syntetycznie o nich. Uznałem jednak, że realizatorzy zasłużyli na to, mówię o realizatorach poszczególnych klubach, czy grupach, czy sekcjach, zasłużyli na to, żeby powiedzieć o tych imprezach o wszystkich. A więc pozwólcie Państwo, że wymienię, zaczynając od klubu środowisk twórczych. Klub zorganizował 18 ważnych imprez o charakterze wystawowo-plenerowym, a więc średnio można powiedzieć, co 3 tygodnie na przestrzeni całego roku odbywała się tego typu impreza. Imprezy oczywiście nagłaśniane na bieżąco medialnie, cieszące się dużym zainteresowaniem zarówno w Mielcu, w Mielskim Powiecie, jak i w Rzeszowie. Ostatnio taka wystawa odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Wymienię tylko, jakie to były tytuły przynajmniej tych wernisaży czy wystaw na przestrzeni całego roku, a więc w kolejności ich odbywania się. Pomysły w palecie barw, wystawa w Miejskim Centrum Kultury w Przedsławiu. Bo to Polska właśnie, wystawa o tematyce historycznej w Samorządowym Domu Kultury w Tuszynie. Jarmark Wielkanocny, wystawa w hotelu Atena w Mielcu. Wystawa malarstwa nieprofesjonalnego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Udział kilku twórców od nas. Radosna Wiosna, wystawa w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie w filii Woli Mielskiej. Odbyła się też impreza zatytułowana Wiosna Radosna.
Odbywa się ona w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie. W Krakowie plener w Akademii Sztuk Pięknych plus Teatr Bagatela. Bałtów, wycieczka do Bałtowa. Tytuł imprezy rzeźby, Pałac Oborski, wystawa prac, w tym w dniu 18 września ubiegłego roku spotkanie twórców i działaczy Klubu Środowych Twórczych i działaczy. Dni Mielca, znane nam wszystkim. I od tych dniach Mielca odbyła się wystawa w podziemiach Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Następna impreza rzeźba, wystawa zbiorowa rzeźbiarzy podkarpackich, udział rzeźbiarzy z Klubu Środowisk Twórczych w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Babie Lato, wystawa w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu. Z nurtem Wisłoki, pierwszy przegląd twórczości artystycznej powiatu mieleckiego. Kazimierz Dolny, wycieczka plener odwiedziny w tamtejszym skansenie ludowym, siedlisku Małgorzaty i spotkanie z tamtejszymi artystami. Podsumowanie pleneru w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w Spółdzielczym Domu Kultury w Mielcu. Następna impreza zatytułowana Inspirowane Akademią Sztuk Pięknych, wystawa w Samorządowym Domu Kultury w Tuszowie. I fascynacje pracy Marzeny Sasor w Spółdzielczym Ośrodku Kultury w Chorzelowie, w Samorządowym Ośrodku Kultury w Chorzelowie. I tak jak przed chwilą wspomniałem, zaplanowana początkowo na listopad wystawa twórców w Urzędzie Marszałkowskim została przesunięta, ale została zrealizowana na początku bieżącego roku. Teraz kilka zdań o Klubie Miłośników Lotnictwa. Główną imprezą, jak pamiętacie Państwo, były piąte półjubileuszowe spotkania lotniczych pokoleń. Odbyły się one w sali kinowej tutejszego Samorządowego Centrum Kultury. Wcześniej poprzedzone one zostały odsłonięciem tablicy pod samolotem M24 Dromady w Bojkowie, a także odsłonięciem repliki samolotu M18 Belfegor w Mielcu. Współgarnatorem tych imprez, oczywiście, jak już wspomniałem przed chwilą, było Towarzystwo Promocji Polskiego Lotnictwa. I była to bardzo dobra i konstruktywna współpraca. Także były imprezy, były konkursy około lotnicze związane z dniami lotnictwa i były to konkursy takie jak Na skrzydłach Ikara, już piąta edycja tego konkursu, ogólnopolskiego konkursu literackiego, Samolot w obiektywie i palecie barw, piąta edycja ogólnopolskiego konkursu fotograficzno-plastycznego i Lotnicze wspomnienia moich najbliższych, czwarta edycja powiatowego konkursu dla dzieci. Członkowie naszego Klubu Miłośników Lotnictwa, jak i także członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemnickich brali aktywny udział w podkarpackich pokazach lotniczych zorganizowanych w dniach 13 do 14 września ubiegłego roku, a także w zawodach latawcowych zorganizowanych wspólnie z modelarnią Zygmunta Osaka na Błoniach za Hotelem Polskim w dniu 24 października. Także odbyło się bardzo ciekawe spotkanie Klubu Miłośników Lotnictwa z Józefem Olesiakiem, wybitnym konstruktorem i wspaniałym człowiekiem. To spotkanie, proszę sobie wyobrazić, praktycznie nie mogło się skończyć i na zaplanowane 1,5 godziny trwało prawie 3. Z takimi wybitnymi postaciami lotnictwa i nie tylko, będziemy spotykać się w tym roku także. Jeśli chodzi o działalność twórców zrzeszonych w grupie Literackie Słowo, to kalendarium także było bardzo bogate. Wymienię ważniejsze imprezy realizowane przez grupę Literacką Słowo. W kolejności chronologicznej. 10 stycznia w Mielskiej Bibliotece Publicznej odbyła się uroczysta promocja artefaktów Mieleckiego Rocznika Literackiego nr 3 przez 2014. Obecny na tym spotkaniu był także i obecny na dzisiejszym spotkaniu pan Jerzy Kazana. Byli wiceprezesi pani Maria Błaszko. Witam serdecznie pani Mario. Dostrzegam państwa obecność. Także pan Józef Rogus, jak również członkowie zarządu towarzystwa. Wystąpił mielecki zespół Cantica Romanza, a recytacji utworów zamieszczonych w numerze artefaktów poprzednich
podjęli się Barbara Augustyn z Janem Stępniem. Jan Stępień tutaj obecny. Witam. W Wrocławiu, w Miejskim Centrum Kultury, odbyło się spotkanie autorskie z mieleckim felietonistą i poetą Andrzejem Talarkiem, autorem tomików Antymateria, Szukając domu, Wiersze wędrujące i Dies Irae, wiersze niepolityczne. Do swych dzieł poeta dołączył najnowsze wydanie tomiki poezji zatytułowanej Jak Piłat. Jest z nami obecny, to jest pierwszy wiceprezes Towarzystwa Andrzej Talarek. Witam cię, Andrzeju, serdecznie. 11 kwietnia w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu miało miejsce uroczyste spotkanie literackie zatytułowane Popołudnie z poezją Mieczysława Działowskiego, równoznaczne z promocją ostatniego tomiku poezji kolegi Mieczysława zatytułowany Z pomieni pamięci, wydanego w 2015 roku przez seniora grupy literackiej Słowo. Nie ma go wśród nas. Wiemy, że ma kłopoty ze zdrowiem. Przekazuję Państwu pozdrowienia. Dzwonił do mnie przed tym wolnym zebraniem. 2 maja w szczelnie wypełnionej sali klubu Bohema w podziemiach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się promocja almanachu Podkarpackiej Izby Poetów, który zawiera prezentację 17 twórców, poetów i prozaików z regionu Podkarpacia. Znalazły się w nim także utwory następujących twórców z Mielca. Edwarda Guziakiewicza, witam panie Edwardzie serdecznie. Zbigniewa Michalskiego, witam cię Zbyszku. Andrzeja Talarka już witałem. I Stefana Michała Żarowa, witam cię Stefan. 14 maja w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Mieczysława Bańkowicza, filia nr 2 w Stalowej Woli, podczas spotkania autorskiego Aleksandry Piguły z grupy literackiej Słowo z Mielca, została zaprezentowana poezja autorki z tomików Kropla, Dłonie, Skrzydła. Wiersze czytali Agata Linek, Joanna Bulicz i Stefan Żarów. Ole, już witałem wcześniej. 26 maja w studiu radiowym Polskiego Radia Rzeszów podczas imprezy organizowanej przez wydawnictwo Sovello i Polskie Radio Rzeszów odbyła się promocja najnowszego tomiku poezji Joanny Kłaczyńskiej Melancholia elegancka, siostra smutku. Witam serdecznie pani Joanno na tym zebraniu. Jako znakomici interpretatorzy tekstów wystąpili Maria Orłowska z Mielca i Jan Niemaszek, aktor scen polskich. 14 czerwca odbyła się promocja tomiki poezji Melancholia elegancka, siostra smutku w Mielcu tym razem. O tym już także, oczywiście to jest promocja pani Joanny Kaczyńskiej, o której wspomniałem już wcześniej. 11 lipca w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie autorskie z siostrą Dawidą Ryl ze Zgromadzenia Sióstr Michaelitek. Autorka zaprezentowała znakomitą poezję z tomiku Czytanie z Księgi Lat, a ponadto tomik Ścieżki Niedalekie oraz powieść Dom w cieniu skrzydeł, skonstruowaną na biografii służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, założycielki Zgromadzenia Sióstr Michaelitek. 30 lipca na rynku pojawiło się pierwsze wydanie książki pod tytułem Alfabet Szyfru autorstwa Damiana Tomeckiego nakładem wydawnictwa Nowa RS. Niesamowity sukces mieleckiego pisarza młodego pokolenia można mierzyć faktem, że książka ta znajduje się na półkach największych sieci księgarni w Polsce, takich jak Matras czy Empik. 28 sierpnia w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyły się piąte spotkania literackich pokoleń, o których już wspominałem. I podczas tego spotkania wręczono nagrody laureatom 5. edycji konkursu literackiego Na skrzydłach Ikara i fotograficzno-plastycznego Samolot w obiektywie i palecie barw, nad którymi patronat objął poseł do Parlamentu Europejskiego pan Tomasz Poręba. W konkursie literackim Na skrzydłach Ikara zostali nagrodzeni członkowie grupy literackiej Słowo. 2. miejsce Andrzej Talarek, 3. miejsce Monika Cichoń i wyróżnienia Barbara Bernat, Aleksandra Piguła, Zbigniew Michalski, Kazimierz Trela. W konkursie fotograficzno-plastycznym Samolot w obiektywie i palecie barw Elżbieta Żuchowska-Pezna z grupy literackiej Słowo otrzymała także wyróżnienie. 5 września ubiegłego roku grupa literacka Słowo świętowała 9. rocznicę powstania do życia. Literackie tony muzyczne przedstawił w solowym występie lider zespołu Kantika Romanza, wspomniany już Przemysław Pawłowski, a podczas spotkania z małymi formami teatralnymi
wystąpił niezastąpiony rzeszowski recytator, aktor i reżyser Stach Orzuch. 30 września w hali Zespołu Szkół Technicznych imienia Kwiatkowskiego w Rzeszowie miała miejsce uroczystość wręczenia złotych piór oraz nagród zarządu i nagrody prezesa oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie za rok 2014. Mieczysław Działowski, wspomniany już wcześniej przeze mnie, członek grupy literackiej Słowo, w Mielcu otrzymał tam nagrodę Złote Pióro. Za interesujące wątki lotnicze w wierszach i prozie wspomnieniowej. W uroczystości uczestniczyli i wspierali laureata, prezes grupy literackiej Słowo Zbigniew Michalski oraz Jan Stepi, Edward Guzikiewicz, Aleksandra Piguła, Teresa, Elżbieta Pyzik i Roman Trojnacki. 3 października w czytelni Mieleckiej Biblioteki Publicznej w Mielcu odbyła się promocja powieści Alfabet Szyfru Damiana Tomeckiego. W programie prezentacji wybranych treści utworu wystąpili Jan Stępień, śpiew i akompaniament, Wojciech Węgrzyn, Sara Girgis, Klaudia Litwin. 17 października w Muzeum Regionalnym w Mielcu Aleksandra Piguła przedstawiła swój 4. już tomik poezji Karuzela. Wiersze recytowali Maria Orłowska i Stefan Żarów. Wystąpił również duet akordeonowy Państwowej Szkoły Muzycznej imienia Mieczysława Karbowicza w Mielcu i zespół Łódź Piotrowa z parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, kierowany przez Jana Robaka. 5 grudnia w czytelni naszej biblioteki miało miejsce kolejne święto poezji grupy literackiej Słowo. Odbyła się bowiem promocja tomiku Trzepotem Skrzydeł poetki młodego pokolenia, który przed chwilą wręczałem legitymację pani Moniki Cichoń, laureatki Nagrody Literackiej imienia Jarosława Zielińskiego Złota Róża z roku 2014, której tomik w roku obecnym w nowej serii poetyckiej zatytułowanej 44 wiersze został wydrukowany przez Warszawską Agencję Wydawniczą ATM, otwierając publikację laureatów nagrody. Wystąpili Kantika Romanza, Jadwiga Klaus oraz Stefan Żarów. Przy tym także odbył się wernisaż obrazów znanej twórczyni Marii Zapolskiej. Teraz krójka zdań, czym zajmowała się sekcja turystyczna. 2 maja w święto flagi państwowej Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej przy współpracy oddziału miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu zorganizowali 9 rajd rowerowy zasłużonych postaci historycznych powiatu mieleckiego, tym razem śladami Jerzego Dębickiego. Celem rajdu było zapoznanie młodzieży powiatu mieleckiego i patronem rajdu, czyli panem kapitanem Jerzym Dębickim, rozpropagowywanie walorów turystyczno-krajoznawczych i sportowych miejsc szczególnie bliskich panu kapitanowi Dębickiemu. 5 maja gościliśmy gości z dalekich antypodów, mianowicie było to małżeństwo Gregory i Catherine McGee. Przylecieli oni specjalnie do Polski, aby zapoznać się z miejscami, w których więziony był ojciec pani Catherine, słynnym i znanym z historii Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Zespół Szkół Technicznych w Mielcu, zorganizowali pierwszy rajd rowerowy zatytułowany Szlakiem Mieleckich Samolotów produkowanych przez Zakłady Lotnicze w Mielcu. Pierwszym samolotem rajdu był PZL 37 Łoś. Odbyły się także konkursy dla młodzieży szkolnej z wiedzą o historii tego samolotu. 27 września towarzystwo nasze przy współpracy z oddziałem miejskim PTTK w Mielcu zorganizowali dla członków naszych klubów, grup i sekcji wycieczkę plenerową do Kazimierza Dolnego, bardzo udaną. 25 października towarzystwo przy współpracy Polskiego Związku Wędkarskiego zorganizowali 6 zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Towarzystwa w dyscyplinie spinningowej. W sumie, wymieniając te najważniejsze z imprez, jakie się odbywały na przestrzeni niespełna 11 miesięcy, mogę powiedzieć, że zrealizowano zdecydowaną większość zadań zaplanowanych na rok 2015, a budżet towarzystwa zamknął się na koniec roku nadwyżką w wysokości ponad 17 tysięcy złotych. Pochodzącą głównie z sektora prywatnego, a więc od darczyńców, sponsorów, reklamodawców, donatorów, wskazaną
uzyskaną głównie w drugim półroczu 2015 roku. Teraz powiem kilka zdań Państwu o szczegółach dotyczących realizacji prowizorium budżetowego na rok, za rok 2015, bo zarząd uchwaliliśmy tylko prowizorium budżetowe, jako że wiemy ze statutu, iż tylko walne zebranie może uchwalić budżet towarzystwa. Mogę więc w sumie, proszę Państwa, za okres 31 stycznia, 31-12-2015 uzyskano dochody finansowe w kwocie 52 374,95, a więc grubo ponad 52 tysiące złotych na założone w prowizorium budżetowym 47 406,41, a więc łatwo zauważyć, że przekroczyliśmy wykonanie budżetu po stronie dochodów o ponad 10 punktów procentowych. Przedstawię Państwu teraz krótko analizę struktury wykonania ubiegłorocznego prowizorium. I tak, po stronie dochodów uzyskaliśmy następujące przychody. Z dotacji celowej realizowanej w ramach projektu Działaj na rzecz ochrony Poznania i promocji wiedzy o przeszłości i współczesnych walorach kulturowych małej ojczyzny. Dotacja ta wynosiła 12 tysięcy złotych i została w pełni przez nas zrealizowana i rozliczona w wymaganym terminie. Ponadto ze środków gminy miejskiej Mielec realizowaliśmy dwa projekty. Jeden z nich to 50 lat Romów w Mielcu na kwotę 5 tysięcy złotych i drugi był fragment Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej, mianowicie występ Teatru Munio, i dotacja celowa dla towarzystwa wyniosła 5 tysięcy złotych. W sumie można powiedzieć, że dzięki dotacjom uzyskanym z gminy miejskiej Mielec realizowaliśmy programy i projekty na wartość przekraczającą 22 tysiące złotych. Chcemy w tym miejscu na ręce Pana doradcy podziękować bardzo serdecznie Panu Prezydentowi, także Panu Dyrektorowi Jackowi Techmie za trudną do przecenienia pomoc w realizacji tych trzech ważnych umów. Ze środków Starostwa Powiatowego w Mielcu w ramach zadania Przegląd Kultury Mieleckiej, w ramach projektu Z Nurtem Wisłoki, to pomysł Klubu Środowisk Twórczych, zrealizowaliśmy przyznaną dotację w wysokości 4 tysięcy złotych, w całości zrealizowaną i rozliczoną. Także chcemy serdecznie podziękować Panu Staroście, a zwłaszcza Panu Stanisławie Tomdzie za życzliwość na etapie rozliczenia tej umowy. Jeżeli chodzi o składki członkowskie, to tutaj muszę Państwu wyjaśnić, że przyjęliśmy początkowo, nie mając pełnego rozeznania, nierealistyczne założenie, że w towarzystwie jest ponad 500 członków, gdy tymczasem okazało się, że tak naprawdę to nas jest w tej chwili około 120 członków plus tych, którzy akurat kilka tygodni temu przystąpili do towarzystwa. A więc można powiedzieć tak, że dokonaliśmy weryfikacji bazy członkowskiej przy okazji realizacji tego punktu prowizorium budżetowego. Uzyskaliśmy prawie 4 tysiące złotych przychodów, a więc 100% założonym w budżecie, mianowicie w języku księgowym to się nazywa fachowo darowizny z tytułu składek członkowskich towarzystwa na organizację plenerów i wycieczek, o których wspomniałem w części merytorycznej swojego wystąpienia. Z darowizn rzeczowych uzyskaliśmy 294,90 zł, oczywiście to jest w wymiarze rzeczowym, mianowicie to chodzi o drukarkę plus laptop. Istotną, bardzo istotną część przychodów, bo na poziomie 18 850 zł, na zakładane prowizorium 15 tysięcy uzyskaliśmy z sektora prywatnego. To środki uzyskane od naszych darczyńców, sponsorów, donatorów i w tym zakresie przekroczyliśmy założenia budżetowe o ponad 25 punktów procentowych. W tym miejscu wielkie ukłony i podziękowania dla sponsorów, dla darczyńców, rekomendacji, donatorów,
których nie sposób tutaj wymienić, bo lista ta jest dosyć długa. Jeśli chodzi o dobrowolne składki członkowskie, to był to poziom 780 zł. Tutaj jest no, spore niewykonanie. Troszeczkę przesadziliśmy, że tak powiem, szacunkami w tym względzie. Teraz jeżeli chodzi o stan środków na dzień 31.12. i 1 stycznia tego roku, stan konta bankowego wynosi 16 113,33, gotówka w kasie 1245,54, a więc razem, już wspomniałem o tym wcześniej, 17 358,87. Teraz krótko po stronie wydatków. Uzyskane dochody, o których przed chwilą krótko zreferowałem, pozwoliły zrealizować prawie wszystkie zakreślone w prowizorium budżetowym zadania, nawet te pierwotnie nazwane w budżecie, szczególnie tutaj mam na myśli te dwie umowy dodatkowo podpisane z gminą miejską Mielec. I pokryć, i te dochody pozwoli nam pokryć wszystkie związane wydatki zaplanowane w prowizorium budżetowym, a także osiągnąć zysk bliski 15 tysiącom złotych w ciągu niespełna 11 miesięcy. Nad szczegółowym bilansem towarzystwa za cały rok 2015 pracują aktualnie Skarbnik i Główna Księgowa i przedłożą go odpowiednim organom w ustawowym terminie, to jest do końca marca tego roku. Natomiast zestawienie dochodów i wydatków towarzystwa za cały rok 2015 przedstawi, jak sądzę, w swoim sprawozdaniu przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jan Madej. Muszę też Państwu powiedzieć o kilku pozycjach niezrealizowanych i dlaczego tego nie zrealizowaliśmy, a założyliśmy w budżecie. Otóż nie została zorganizowana organizacja sesji z okazji setnej rocznicy urodzin Mielczanki uczestniczącej w Olimpiadzie Berlińskiej w 1936 roku na kwotę 3000 zł. Nie wydaliśmy mieleckich zapisków zakwotowanych na poziomie 4000 zł. Nie zakupiliśmy namiotu dla klubu środowisk twórczych o wartości 1000 zł. Pomoc naszych partnerów samorządowych, a więc Samorządowego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół Technicznych i wielu innych sponsorów i darczyńców i reklamodawców, budżet ten byłby z pewnością co najmniej dwukrotnie wyższy, a wartość zrealizowanych prac wolontariackich przez naszych członków przekraczałaby z pewnością wartość budżetu zarówno w wymiarze finansowym, jak też rzeczowym, razem dodanych do siebie. To nie tylko pieniężny wkład, aczkolwiek bardzo ważny, ale przede wszystkim trudne do przecenienia zaangażowanie nie tylko członków zarządu towarzystwa czy jego prezydium, ale przede wszystkim realizatorów poszczególnych programów czy projektów, których najważniejsze przed chwilą wymieniłem. Jedyną ważną rzeczą, której nie udało się, z tych trzech, które przed chwilą mówiłem, namiot jest w budżecie tego roku, o którym powiem za chwilę, dla klubu środowisk twórczych. Zapiski mieleckie będą reaktywowane i wydane w tym roku, a więc te elementy niewykonane w budżecie, z prowizorium budżetowego ubiegłego roku zostaną zrealizowane w tym roku. Jedyną rzeczą taką, mogę powiedzieć, istotną, do którego zobligowała nas uchwała walnego zgromadzenia z ubiegłego roku, to było nieuchwalenie statutu. Ale to nie dlatego, że nie włożyliśmy w opracowanie nowej wersji statutu, włożyliśmy bardzo dużo pracy. Okazało się jednak, że gdy statut już był gotowy do uchwalenia na kolejnym posiedzeniu zarządu, iż w grę weszły dwie poważne nowelizacje, o których większości z Państwa zapewne wiadomo, mianowicie chodzi o nowelizację ustawy o stowarzyszeniach, a także nowelizację o działalności pożytku publicznego z długim, bo 6-miesięcznym vacatio legis, nowelizacji podpisanej przez prezydenta Rzeczypospolitej, można powiedzieć w drugiej połowie, w zasadzie w ostatnim kwartale ubiegłego roku. I one wymagają bardzo precyzyjnych dopracowań i adaptacji, szczególnie prawnej, ale nie tylko, do wynikających z tychże nowelizacji. A więc jeżeli chodzi o nowy statut towarzystwa, prace nad nim trwają aktualnie przez naszych ekspertów prawnych i mamy nadzieję,
że jeszcze w tym roku uda nam się zwołać nadzwyczajne walne zebranie, które uchwali nowy statut, który da nam jeszcze większe i szersze pole do działania, także jeśli chodzi o konstruowanie wpływów do budżetu. Pragnę w tym miejscu szczególnie wyróżnić kilka z moich najbliższych współpracowników w zarządzie. I są to Andrzej Kobylarz, bardzo skromny, niepozorny człowiek, ale bardzo mocno zaangażowany w twórczość, nieoceniony, jeśli chodzi o finanse towarzystwa, któremu ufają wszyscy z nas. Przyznam szczerze, że jak się konstytuowaliśmy rok temu, Andrzej tak bardzo nieśmiały i z niedowierzaniem słuchał tego, co ja mu mówię, że będzie odpowiadał za całość finansów i politykę finansową towarzystwa. Okazało się, że sprawił się znakomicie, lepiej niż sam przypuszczał i lepiej niż ja przypuszczałem. Dziękuję, Andrzej, za twój wysiłek. Chcę także wyróżnić Andrzeja Talarka, pierwszy zastępca prezesa, który można powiedzieć był konstruktorem większości wniosków, w oparciu o które pracowało towarzystwo w ubiegłym roku. Chcę wyróżnić także Zbigniewa Bicherskiego, wiceprezesa do spraw organizacyjnych i jednocześnie prezesa Klubu Miłośników Lotnictwa. To dzięki głównie jego staraniom towarzystwo jest dobrze zorganizowane, dobrze wyposażone jego biuro. Jesteśmy obecni ze swoimi roll-upami, banerami wszędzie, gdzie jesteśmy. Chcę wyróżnić także Janusza Wyzinę, który odpowiada za rekreację i turystykę, za organizowanie znakomitych plenerowych wycieczek, ale także rajdów z różnych tytułów i okoliczności. Dziękuję ci, Januszu. Chcę wyróżnić wreszcie Zbigniewa Michalskiego, szefa grupy literackiej Słowo i członka zarządu, członka prezydium zarządu, za jego twórczość, a jaką to państwu wymieniałem przed chwilą, co zrobiła grupa na przestrzeni ostatnich 11 miesięcy. I chcę wreszcie wyróżnić Jadwigę Klaus, prezesa Klubu Środowisk Twórczych, za fantastyczny program, jaki został i obszerny, jaki został zrealizowany w ubiegłym roku. Specjalne moje podziękowania dla tych, których wyróżniłem, ja osobiście, bez konsultacji z kimkolwiek, wręczę kolegom wyróżnionym w odpowiednim punkcie programu, jeżeli głos ponownie udzieli mi pan przewodniczący. Mogę tylko na zakończenie powiedzieć tak, w imieniu całego zarządu, że odczuwamy satysfakcję z wykonanej w ubiegłym roku solidnej pracy, zauważanej i docenianej przez środowisko, w którym działamy. Stanowi to dla nas silną motywację do dalszych ambitnych działań na rzecz miejsc mieleckiej ziemi, dla promowania jej historii, teraźniejszości i przyszłości, dla pielęgnowania wartości, które legły u podstaw założycieli towarzystwa, czyli kształtowaniu patriotycznych postaw umiłowania ojczyzny, w tym naszej małej ojczyzny, ziemi mieleckiej, przywoływanie na pamięć historycznej prawdy o naszej ziemi i wybitnych jej synach i córkach, którzy dobrze zasłużyli się tej ziemi, a jej imię rozsławiali w kraju i za granicą. Wreszcie promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta i regionu w kraju i poza jego granicami, krzewienie wiary naszych ojców. Będziemy nadal pomnażać bezcenny ponad 50-letni dorobek naszych przodków. Widzę tutaj, a uosobieniem tego dorobku jest obecny na tej sali pan prezes Jerzy Kazana. Witam serdecznie, panie Jurku, i dziękuję panu raz jeszcze za 12 lat prezesowania towarzystwa, bo bez pańskiego działania i pańskich kolegów z poprzedniego zarządu nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Przyjęliśmy na rok 2016 niezwykle ambitny program działania, o którym powiem państwu w odrębnym punkcie po udzieleniu głosu przez pana przewodniczącego. Chcę podziękować państwu za cierpliwość. Ja mówiłem, zastrzegałem się, że będę mówił dłużej, ale uważam, że realizatorzy zasłużyli na to, żeby powiedzieć o wszystkim, albo przynajmniej o ważniejszych imprezach, jakie realizowali.
Dziękuję jeszcze raz za cierpliwość i uwagę. Jestem wraz z koleżankami i kolegami z zarządu do Państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za wystąpienie, za podsumowanie tej działalności.